Hej, czyli witajcie, z tej strony Gilatki, zdrożam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z Robloxa, moi drodzy. Dzisiaj Pets RNG, czyli oczywiście gra Pets Go prosto od Big Games, czyli oczywiście od naszej ulubionej, jakby to powiedzieć, firmy, która tworzy peta, więc no. Na razie gra każe mi otwierać i jakby bardzo zastanawia mnie jedna rzecz, że ta gra podobno nie jest w żaden sposób połączona z Pet Simulatorem. Kwestia jest taka, że, o, okej, tu są jakieś, o, teraz mam upgrade, właśnie chciałem powiedzieć, że na razie nic nie ma, mówię, ale to nie może być wszystko, mówię, w ogóle nie ma żadnego hadu, nie ma nic, mówię, musimy, coś to musi się zadziać. Okej, i za 25 będę mógł kupić kolejne, dobra, jest, jest, w takim razie lecimy z tymi oczywiście rolami, proszę bardzo. Pyk, dobra, kolejne, cyk, 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 5 monet dostajemy, czyli jak jest 1 do 4, to nie, to jest i tak 5 monet, to okej, zobaczmy jak to wygląda, na serwerze są osoby, które mają 30 tysięcy rolek. Czyli za każde eko dostaje 5, z tego co rozumiem. 2750? Ohoho, dobra, dobra. Ja bardzo chętnie, ja bardzo, ja tutaj nie narzekam ani troszkę. No i to mi się podoba, gra RNG, w której jak coś robimy, to od razu nam się dają kolejne rzeczy, w sensie od razu upgrade'y. One less tap to open eggs, dobrze. Proszę, one... tap once to open eggs, dobrze, mamy... Możemy zobaczyć nasz ekwipunek, albo otwieranie instant, dobra, to brzmi fajnie. Oj, nie musimy klikać. Dobra, jest git, jest git. 150, za to możemy kupić od razu ekwipunek. I zobaczmy, co z tego wyjdzie. Dobra, do 3. Czy jesteśmy w stanie w petach coś zrobić więcej? Wygląda to jak typowy ekwipunek petowski. W sensie, no wiadomo, tu wiele tych rzeczy będzie tak naprawdę kopiuj i wklej. Ale zobaczmy, co z tego jesteśmy w stanie zrobić tak naprawdę. Dobra, są peciki, proszę bardzo. O, o, o. Co to za moneta? Razy dwa nagle mi siadło. Oj, teraz mamy sklep dostępny. Dobra, auto zakładaj, wszystko jest. I mamy też sklep. Zwiększ laka na 12 godzin razy dwa. Jasne, ja bardzo chętnie, jakby to nie jest żaden problem. Myślę, że tego laka sobie ogarniemy. Razy cztery, a więc cwaniaki, wiedzieliście, że będę chciał to kupić. Dobra, tu są gemy, które totalnie nie wiem po co są na chwilę obecną, więc zwiększmy tylko naszego laka na razy cztery. Chwila, czemu nie kupiło tego laka razy 4? 1400 od razu, o kurcze, kurcze. Dobra, lecimy, ja się nie bawię, ja się nie bawię. Moi drodzy, jeśli będziecie chcieli więcej odcinków z tej gry, dajcie znać, ja bardzo chętnie. Razy 8, jeśli będziecie chcieli, w kolejnym odcinku zrobimy razy 8. Ktoś ma do 3 milionów. Dobra, kolejne upgrade'y za 400, nie mam upgrade, leveling. Earn XP to level up, okej. Uuu, to jest więcej. I w to wchodzimy. Oj, tu są kolejne upgrade'y. Ho, ho, ho. Dobra, tu nie będzie tak mało rzeczy do zrobienia. Do 35. Aj, dobra. Dostajemy więcej. Co tu jest? You haven't unlocked trading plaza. Okej, dobra. Czyli to jest po prostu trading. Niech będzie. Na dole mamy też poziomy. Zastanawiam mnie, od czego to wszystko będzie zależało. Pozbierajmy trochę więcej tej pieniążków. Czyli zastanawiam mnie też, czy są tu potki. Czy ja mogę... Aha, nie mogę. O Jezus, myślałem, że, gdzieś mnie przeniosło. Niech będzie. Dobra, jest. Co tu mamy? Boost your base luck. Okej, też jest fajne. Tu mam w ogóle zadanie zrobione. Zroluj pety. Czy to ja? No jasne, przecinek, że ja. O, nie napisałem minki. Witam serdecznie, widza. Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie, Maxer. Trafiliśmy się w grze. Co tu się dzieje jeszcze? To jest mailbox. O, czyli jeśli byście chcieli mi wysłać jakieś gifty. O, nawet coś mam. Dla najlepszego youtubera! O, jak miło! Ale to chwila, to jest na tą grę? Chwila, nie, nie powiecie mi, że to jest na tą grę. To jest na tą grę! O, nie, no dobra, dobra, no... Słuchajcie, co ja mam powiedzieć? 85 tysięcy. Dziękuję serdecznie każdemu, kto mi coś... 123 tysiące! Chryste panie! Kali Szepnia, Piorun Piotr, Tomex, Skun, Konec... Dziękuję serdecznie, dziękuję, dziękuję, to jest piękne z waszej strony, piękne, cudowne, w sensie, nie wiem, bo to jest jakiś equip best, czy ja mogę na przykład sprzedać te, które już nie istnieją, to jest moje pytanie. Okej. Trzy takie dostałem! O kurde, a jest equip tylko, dobra, czyli sprzedać nie mogę ewidentnie, no dobra, no to fajnie, clown pet, jakby niech będzie. Ktoś tu coś pisze, o, naprawdę ty, no wiadomo, pozdrawiam, nawet nie umiem pisać. Jak nie umiem pisać, to ja, pamiętajcie. Jak nie umiem pisać, to ja, dobra. Mamy tu, czy są jakieś kody w grze? O, to jest napisane, kto ile ma rolek na serwerze. No to ja mam zdecydowanie mało. 40. Dobra, zobaczmy, co tu się dzieje. 1 na 450, fajnie, fajnie. U, to jest coś jeszcze zablokowane dla mnie. Uhuhu, dobra. Piąty poziom mam od razu, fajnie, fajnie.
Bardzo mi się to podoba. Dobrze, powiem wam również tak, że udało mi się dogadać z jedną osobą w kwestii robienia gry, RNG. Jeśli chcecie tą grę, moi drodzy, napiszcie w sekcji komentarzy i napiszcie, jeśli macie jakieś fajne, ciekawe pomysły, bo zastanawialiśmy się nad czymś prostym. Na razie, no tutaj to jest inaczej. Ta gra tutaj jest niby prosta. Klikacie roll, roluje się, tak, trafiamy jakiegoś peta i jest coraz lepsze i nosimy je przy sobie. Tylko tutaj tak, trzeba zrobić jeszcze pety. Trzeba zrobić to, żeby chodziły jakieś animacje. Tu jest jeszcze masa upgrade'ów. My na razie nie mamy na to możliwości, ale możemy na razie zrobić jakiś fajną, prostą RNG gierkę. Więc jeśli macie jakiś fajny pomysł, co moglibyśmy tam w niej losować, to ja bardzo chętnie się oczywiście od was dowiem, co mogłoby tam być losowane. 1 na 120, Bluefish. No jakby nie dostanę tej jakiegoś kosmosu. Zastanawiam się, dlaczego to jakby, bo są te questy. Czy ja mogę te questy jakoś... Czy ja mogę jakoś te questy odebrać? To jest moje pytanie podstawowe. Właśnie, ja powinienem jakieś upgrade'y kupować. O, 900! Dobra, bardzo ładnie. Auto roll. Okej, to też jest fajne. Co 10 rolek. Też jest fajne. Boosty. Odblokowuje banany, pomarańcze. O, dobra! Dobra, czyli mamy owocki, czyli to jest coś, co jest tu odblokowywane? Nie. Dobra, to gdzie? O, nie, tu kliknąłem. Cały jagałgan. Kiedyś się spotkałem często w JBG, grałem w ciekawostki. To dawno temu. O kurde, co ja tutaj dostałem, że tak mi się zaświeciło. Gdzieś tu powinien mieć ekwipunek. Tu jest ekwipunek. Banany. Zdobywaj więcej coinów na 2 minuty. Dobra, niech będzie. Tasty, better luck. Okej, i to jest co więcej expa. Dobra, bierzemy to. Kupujemy tego golden dice, niech będzie. I lecimy, 600 potrzebujemy. 600, jak zbierzemy 600, jesteśmy ustawieni. A nie mogę jeszcze tych autorolek, musimy na to właśnie 600 zbierać. Jak uzbieramy 600, to możemy lecieć. Powiem wam tak, jeśli chcecie, ja zainwestuję w to więcej robuxów. Ja bardzo chętnie, możemy, pety są mega przyjemne, bardzo łatwe. O, słonik. Bardzo mi się podoba w ogóle to, że tą grę jakby wpadli na, w sensie oni już zrobili jakby grę RNG w samym pecie, ale to zrobili osobno, nie? Jeszcze jakby tutaj do tego. Tylko jedyne co mnie boli to, że jak ja mam duży ekran i wy to widzicie trochę. Angry Yeti 22,5 tysiąca! Okej! I to sam trafiłem? Wow. Dobra, no jestem zadowolony. Autorola możemy zrobić. Dobra, dajcie mi dokończyć. Że jak otwieram, to widzicie, tutaj na środku nie są jakieś takie najładniejsze te postacie. Ale dobra, musimy zrobić upgrade'y. Szybszy autorol. Jesteśmy bardziej szczęśliwi. O Boże, możemy jeszcze tu wejść w szczęście. O Chryste. The better your pets, the better... O, czym lepsze pety, tym lepszy luck. To się bardzo przyda, bo dostałem od was gigapety. Dobra, to jest szczęście. Mamy 200. Dobra, nie stać mnie. Na razie jestem biedny. Dobra, powinniśmy zauważyć jakąś różnicę. Pierwsze co to 1 do 5. Dobra, możemy autorol włączyć. I chyba się powinno autorolować. Ej, utknąłem. Tak jest! I mogę stać w miejscu. I to jest piękne, to jest wspaniałe. Dobra, jak będą się takie powyżej 1000 trafiać, to będzie fajnie, bo już będziemy dostawać fajne pieniążki. Bardzo, bardzo. 1900, detektyw. Proszę bardzo, kod detektyw. Bluefish. Lecimy dalej. Dobra, jest małpeczka, fajna małpeczka. Dalej. Cik. Dobra, niech będzie. Coś tam na górze jest? Czy mi się wydawało? Dobra, 3600. Na razie wyłączam. Whale. Dobra. Musimy kupić te podstawowe upgrade'y. Bo teraz tak. Trading możemy odblokować, co nie jest jakimś nie wiadomo czym. Hide rolls. O, możemy chować rolki, kiedy rolujemy. Hide rolls. O, no i to jest... Giga! To jest giga upgrade. Możemy rolować sobie. Czemu są dwie monety? Mnożnik dostałem większy. O kurde, nice. A, bo wykonywałem zadania dlatego. Dobra. No i dostaliśmy konia. To nie jest jakoś wybitnie dużo, ale niech będzie. Dobra, lecimy dalej. Czy stać nas na coś? Breakables. Coin piles can appear on the map, break them for coins. Dobra, czyli możemy niszczyć coiny, które są na mapie. Działa to standardowo, że trzy pety będą? Tak. Ej, nawet niezłe muszę przyznać. Czyli oni widzieli więcej ode mnie, dlatego tak jest, czyli mi się po prostu to odblokowują. Czyli tą różową strefę i tamtą strefę też dopiero odblokuję. Dobra, to jest bardziej rozwinięte niż totalnie myślałem o tym. Wow, nie spodziewałem się totalnie. Dobra, robimy upgrade'y jakieś, te breakables, nie, rainbow dice. Co 100? Myślę, że tu na razie nie. Złota co 8, niech będzie, mamy tutaj trochę szczęśliwszy. Tu nas nie stać.
Czy mogę coś zrobić z tym levelingiem? Czy ten leveling mi coś daje? Dobra, na razie leveling zostawmy. Trading też nas nie interesuje. Boosty są, mogą być spoko. Okej, okay, możemy jeździć na hoverboardzie. Unlocked Lucky Potion. Dobra, możemy też potki odblokować. Dobra, to jest okej, okay, to jest okej. Okay. Dobra, mamy tu 12,5% mamy, bo mamy lepsze pety, więc dostaliśmy tego. Wydaje mi się, że do tej pory lepszego peta nie dostaliśmy i rzeczywiście nie dostaliśmy lepszego peta, ale dostaliśmy jeszcze potka na szczęście, więc możemy go aktywować. On jest na 5 minut. Możemy jeszcze jedną pomarańczę, jeszcze jednego banana i jeszcze jedno jabłko aktywować również. Dobra, mamy hoverboarda. Oh yeah. Dobra, możemy teraz cisnąć. Teraz tak, tutaj już nic. Tutaj pyk. Ile, gdzie są moje pety? A, one sobie idą powolutku. No, tutaj 290 tysięcy to jest na pewno kozacko. Na pewno kozacko, bardzo ładnie. A subika i dzwonek raczej do dziś mam, hehe. Serduszko zostaje. Bardzo miło w takim razie. Jeśli ktoś jest w stanie od lat oglądać i rzeczywiście ogląda z przyjemnością. Roll items. Occasionally gets items from rolling. Też fajne. Czyli jak jestem w menu, chyba jak jestem w ekwipunku, to nie roluję wtedy. Tak mi się wydaje. Dobra, otwierajcie, jakby ja bardzo chętnie. Dobrze, dobrze. Proszę bardzo. Lecimy z tym szczęściem. Miejmy nadzieję, że szczęście będzie coraz lepsze, bo jeszcze możemy co? W sklepie możemy tu zwiększyć szczęście. Podstawę szczęście możemy kupić. Lucky szczęście. Hyper Dice to też byłoby dobre. Czemu mi nagle zniknęło? Trzy mnożniki nagle! Co jest? Co jest? Za co to niby? Chryste, dobra, nie narzekam, nie narzekam ani trochę. Dobra, możemy te trzy laki kupić, moi drodzy. To już będzie ponad 2000 robuxów. Nie wiem dalej po co gemy, ale zakładam, że są po to, żeby... A, expires in. Uuu, czyli nie będzie już. Dobra, moi drodzy, dla was. Dla was, bo wy uwielbiacie tą grę. Zresztą ja też lubię tą grę. Teraz będzie razy 16. A, wiedziałem, że będą mnie kusić. Wiedziałem, że będą mnie kusić. Dobra, czy to się dalej otwiera? Czemu się nie roluje już? Okej. Okay. Się zblokowało? Halo, gro? Czemu już się nie roluje? Stopping? Roll, autoroll? Dobra, coś tu się zepsuło na moment. Dobra, już. Niech się roluje, niech się samo roluje. Dobra, już, jest, już się naprawiło, niech będzie. Dobra, teraz proszę mi tak. Roluj itemy, turbo. O, turbo rolowanie, to jest gites. Daily bonus roll, to też mogłoby być niezłe. Na razie roll items zrobimy sobie zaraz. To nie jest problem. Bardzo ładnie. Pociśniemy, pociśniemy. Teraz jest złoty niby roll. 1 na 120, no bez rewelacji, szczerze mówiąc. Tutaj jakieś lamy, też jakoś bez rewelacji. Proszę bardzo. Ktoś tam dostał na 70 tysięcy 125. Nie no, bardzo ładnie muszę przyznać. No naprawdę kozacko. Naprawdę jestem zdumiony. Kto tu ma w ogóle jakie pety? 120 tysięcy. Czym on ma 5 petów? Można mieć więcej petów? Jak? Może zadanie trzeba wykonać. Tu ktoś ma na 70 tysięcy, na 20 tysięcy, okej. Okay. Niech będzie. Prawie mamy 12. Jeszcze moment w sumie. 12, ile tam potrzebowaliśmy? 12,5. Niech będzie. Żeby itemki wyciągnąć. Dobra, mamy 12,5. Więc czasami jeszcze itemki będą lecieć. Bardzo, o wiele częściej. No to jest... To jest już coś. To jest już coś. Teraz chciałbym bardzo zrobić tego lucka. Super lucky. Luck permanently increased even more. Za 4000. Myślę, że to nie jest problem do zrobienia. Myślę, że to nie jest ani trochę problem do zrobienia w tym momencie. Więcej zadań. O, już mamy jedno zadanie zrobione. A, i tu będziemy razy 13 dostawać. Dobra, dobra. I w ten sposób można nabijać. No, 82 rolki. 82 rolki dopiero. To nie jest jakoś dużo, ale zobaczymy, zobaczymy. Dobra, proszę bardzo, kolejne, rozbite. Czy ja w ogóle widziałem na początku, żeby oni mieli tego? A, no i mamy razy 13, proszę bardzo, gites. I kolejne, breakables, czyli musimy rozwalić tego i rolować 50 petów. No niech będzie w takim razie. Dobra, idziemy tam, idziemy tam, idziemy tam jednym petem. Tu idziemy jednym petem jeszcze. Czemu nie są trzy moje? A, są, po prostu biją sobie gdzieś tam powoli. 14 tysięcy, dobra, luckier. Proszę bardzo, większe szczęście i luck, okej. Okay. Szansa, żeby odpalić eventowy luck na serwerze. Okej, okay, ciekawe. Bardzo ciekawe, muszę przyznać. Nie spodziewałem się takich rzeczy. Dobra, rozwaliłyście. Musimy... Roll pets 1 na 50 plus i już mam zrobione? Czy ktoś mi chce wytłumaczyć, że coś tu się chyba zepsuło?
Coś ewidentnie chyba się zepsuło. Ale w sumie fajne. Gra uczy nas po kolei. Nie ma tak jak na niektóre gry wchodzimy i od razu jest nawalone nie wiadomo ile rzeczy dookoła. Tylko rzeczywiście wchodzimy i gra po kolei nam pokazuje, że ej, teraz masz to, tu możesz zrobić tamto. To jest bardzo spoczko. Jeszcze dwa zniszczymy i będzie git. Dobra. S, pieniążki dla nas, 23. Na górze dalej losuje. Tym razem się nie zepsuło. To całkiem przyjemnie. Dobra, teraz tu. Nie wiem w ogóle, czy z tych złotych leci mi coś lepszego, czy mam jakieś lepsze pety? Chyba nie. Nie, ten na 22,5 mi wyleciał, ale tak to nic więcej na razie. Dobra, czy to jest ostatni? To jest ostatni chyba. Oh yeah, oh yeah! Kolejne, mnożnik razy 17. Oh yeah! 20 kolejny poziom. Zroluj peta już. Roluj pety. Okej, tutaj jest 25+. Aha, 25+, bo... Okej, dobra, dobra, rozumiem o co chodzi, zrozumiem o co chodzi, dobra. Szczęście. Spotted. Upgrade to the spotted egg, all pets are... o 1/3 lepsze są pety. I szczęśliwsze pety. O kurde, to już są duże upgrade'y. Dobra, na co możemy kolejnego? Breakables. Duże. Duże się spawnują, dobra. To teraz chyba w to pójdziemy. Żeby w międzyczasie coś robić. Czy rzeczywiście większe się będą spawnować? Bo na razie nie widzę, żeby się większe spawnowały. Zobaczymy. Na razie zobaczymy. Dobra, jest złoty teraz. Złoty ten. No, bez rewelacji. O, rzeczywiście są większe. Dobra, mam 2,2 tysiąca za to miałem. Zobaczmy, co teraz będzie. O, co się stało? 1/20 tysięcy! Ło, berserker! Dobra, 7 tysięcy dostaliśmy za to. Ej, to nie są przelewki. To nie są już przelewki. Bardzo ładnie nam idzie. Okej. Okay. A, i zużyło nam się tego. Zużyły nam się rzeczy. Pets to i pyk, pyk, pyk i potka użyjemy. Dobra, niech będzie. Gites. Lucky potion. Teraz mamy tak. Breakables. Więcej do rozwalania. Szybciej rozwalanie. Kraty z tym i... rozwalanie jeszcze szybsze. Dobra, niech będzie. Powinno... rainbow dice, może być. I full rainbow. Dobra, lecimy z tym. Dostajemy już tyle pieniędzy, że jakby no ja nie narzekam, nie? Dobra, mamy zjeść 3 owoce. Będziemy mieli kolejne. Dobra, no na razie to nie. Musimy na razie pety 50+ trafić, ale to nie będzie problem akurat. Pety... o, są skrzynki! Dobra, lecimy na skrzynki. Ile dostaniemy ze skrzynki? 1700. 3200. 6000. 10 tysięcy. Ej, to nie jest tak mało. To nie jest naprawdę tak mało. I teraz już mamy też rainbow. No jest fajnie, jest fajnie, jest naprawdę przyjemnie. Proszę bardzo, 42 tysiące nagle mamy. No, te mnożniki, powiem wam, robią tu robotę. Mnożniki naprawdę robią robotkę. Czyli realnie muszę i tak zjeść te wszystkie owoce, żeby zakończyć zadanie. Dobra, mam skończone. I teraz tu jeszcze są jakieś duże. O kurde, ktoś ma 15 milionów! Dobra, ktoś jest tu bogaty, bogaty, bogaty. Kolejny mnożnik, dziękuję. Oh yeah, oh yeah. Razy 26 już mamy. Dobra, proszę bardzo. 10 petów 100+. No to też raczej nie powinien być problem. Dobra, mamy 100 tysięcy. Co możemy teraz zaupgrade'ować? Daily bonus roll możemy zrobić. 24-karatowe, bo to już jest końcówka. Items drop. O, itemy lecą częściej. To też się przyda. Czyli idziemy imo w tym kierunku teraz. Niech będzie. Dobrze. Teraz moje wszystkie pety tutaj. I poproszę na ten mnożnik razy 26. Idziemy tu teraz. Na jakieś większe skrzyneczki. Większe skrzyneczki by się przydały. O, jest, są większe skrzyneczki. Bardzo dobrze. Zaraz kolejne zadanie skończone. Będziemy mieli mnożnik razy 30. Kolejne plus 4 będą leciały. Kurde, to już jest dużo. To już jest bardzo dużo. 74 tysiące. Mamy kolejne. Tu są teraz skrzyneczki. Dobra, lecimy tu. Proszę bardzo. Wszystkie tu, wszystkie tu. Poproszę. O, kolejny mnożnik. Tak jest! Kolejny mnożnik! No i pięknie. Cyk. I lecimy. Razy 30. Dobra, mamy 80 tysięcy. Farming gold. When rolling golden or rainbow dice. Okej, czyli niby dodatkowe pieniądze. Dobra, czyli szczęście jakieś większe mi tu pójdzie. Eventy się dzieją częściej. O, upgrade'ujemy się do cat egg. Dobra, niech będzie, niech będzie. Teraz leveling. Może tutaj zainwestujemy, bo to były małe pieniądze do wydania. Właśnie. Item rewards, double HP. XP jars. Dobra, też ciekawe. Jezus, to jest tyle rzeczy do kupienia. Boosty może coś. Więcej owoców.
Fruits can be appear on the map. O tak, to będzie dobre, to będzie dobre. Jakby we wszystko trzeba. O, i znaleźliśmy właśnie jabłko, to jakby nie narzekam totalnie. Gites, zbierz itemy, no właśnie, to już będzie wymagane ode mnie, żeby robić upgrade'iki w tej kwestii. To już będzie mocne, żeby zbierać itemki. I będę musiał je widzieć, chyba że to podnoszenie tego też jest worka? Nie. Dobra, nie. No i tu jest mój oczywiście kotek. Mogę się zmienić. Cracked egg, dobra. Dobra, mamy ile jakiego jajka otworzyliśmy. I to jest na razie najlepsze jajko nasze. Dobrze. Rozbijcie, dziękuję. Teraz idziemy tak, w boost. Idziemy w... O Boże, pod... Co można z hoverboardem robić niby? Żeby był szybszy? Ja to tam akurat niespecjalnie mnie interesuje. Podki można zaupgrade'ować. Okej, okay, podki na tego. O Boże, vending machine. O. Dobra, nie, no dobra. To nie jest takie proste, jak myślałem. O kurde. O Boże, owoce stakują się do większej ilości. Nie, no to jest... To jest masakracja, ile tego jest. Czyli w teorii dostałem te podki. Tak, mamy podki na... Pieniądze z rolowania. Szybsze rolowanie mamy nawet w tym momencie. Ciekawe, użyjmy jednego. I większa szansa na drop. Okej, spróbujmy. Czy w sensie na drop czegoś dobrego raczej. Obra, no to jest jakby gites. Na razie nie mam jakby na co wydawać, więc po prostu siedzę i zbieram. A muszę zbierać itemy. To jest ważne jeszcze. Bo teraz już mogą się podobno pojawić na mapie. Tylko czy na pewno się będą mogły pojawić na mapie? Czy po prostu same będą też mi jakoś wpadać w ekwipunek, czy jak? 72 tysiące. Pyk. Dobra, lecimy. Co dalej? Dalej tych dwóch plansz nie odblokowałem. No powiem wam, że będzie co robić chyba. Dobrze, kolejna osoba. Pyk. Tutaj do ogarnięcia. Czy jestem ostatni? Chyba dalej jestem ostatni na serwerze. Nie ma tych takich dużych skrzynek, co jest ciekawe. A, już nie jestem ostatni na serwerze. Dobra. A, i tu jest jeszcze strefa do odblokowania. Możemy też wysyłać maile, historia, settings. Dobra. Mamy 100 tysięcy, niech będzie. W takim razie double rainbow to na razie chyba nas nie interesuje. Chyba szczęście nas interesuje bardziej. O kurde. O! Pety mogą kopać po tego. Randomowo kopać w miejscu po jakieś te. Po pieniądze. No dobra, pytanie, czy jesteśmy w stanie przez chwilę na to popatrzeć i zobaczyć, czy coś takiego rzeczywiście jest. Zaraz też będzie w ogóle rainbow rolka. Proszę, teraz jest złota rolka. No, akurat na chomika trafiła, to niezbyt dobrze, szczerze mówiąc. Czy ja naraz będę miał złotą i rainbow, czy ona po kolei będzie? Bo wydaje mi się, że powinny być po kolei. No i nie widzę, żeby pety kopały sobie jakoś tak randomowo. Chyba, że muszę się poruszać, to są w różnych miejscach, bo jakby no... O, coś tam sobie zniknęło. Dobra, idę sobie. Jest tygrysek. O, poleciały jakieś pieniądze, czyli tak, coś tam kopią, jak się poruszam chyba. Tak? Kopiecie jakoś randomowo, jak idę? Której z was znajdzie pieniądze w tym momencie? O, banan. Banan, jabłko, gites. Dobra, mamy itemy zrobione. O, i kolejny mnożnik. Mam nadzieję, że zdąży tego. Się pokazać ten mnożnik, zanim minie mój rainbow. Dobra, 35. Dobra, jest, nie przeleciał. 8,5 tysiąca! Luaukat! Nice. Ładnie. Muszę sobie popatrzeć, czy czegoś nie pominąłem. Dobra, zostały nam dwa. Do złotego i dwa... dwa do złotego i teraz dwa do rainbow. Dobra, teraz jest złoty. Uwaga, i teraz będzie rainbow. 1 do 120, dobra, rainbow. Korgi? Dobra, no te rainbow to chyba jednak nie zawsze dają szczęście. Ale już rzeczywiście zaczynają się pojawiać te fajne rzeczy tutaj. Mogę sobie je zbierać. To, a, dobra, zebrało się już. No, powiem wam tak. Gra jest giga rozbudowana. Trzeba tysięcy, żeby tu cokolwiek zrobić więcej. Dodatkowe coiny, co możemy? Chest crusher. Możemy je szybciej rozwalać. O Chryste. Dobra, no możemy zrobić takie. Coin mini chesty możemy zrobić i to już będzie jakiś kolejny upgrade. No, masa rzeczy. O, proszę, już się skrzynki pojawiają. Chociaż te prezentowe, to nie wiem, czy one dają więcej. Dobra, 18 tysięcy dostajemy z takiej skrzynki. O, ta ma 1000. No to już rozumiem, o co chodzi. Już z tym rozumiem już. Teraz będziemy rozwalać skrzynkę. Nie jakoś może giga szybko, ale sobie ją rozwalimy.
Tu jest jeszcze breakables i roll pets. Po prostu musimy 100 petów wyrolować na kolejne zadanie i będzie mnożnik razy 40. No to zajmuje długo ta skrzynka, ale wydaje mi się, w ogóle 10 zadajemy. 10 zadajemy, więc zobaczmy. 10 i to. I crusher zróbmy. No, zadawaliśmy 10, 226 tysięcy dostałem za to, co? Okej, okay, to ciekawe. Zrobiłem ten crusher razy 3. I zamiast 10 zadawaliśmy już 30, więc moje pety już zadają 30 w tym momencie. Okej, okay, to ciekawe. Więcej coinów. Więcej coinów. Bonusy od rozwalania, jakieś loot buggy. Lightning, nie wiem. Wow, dobra, skrzynki się całkiem opłacają. Nie ukrywam, że nie. Jeśli poleci nam fajna skrzyneczka. To są chyba te skrzyneczki, w sensie to są te worki, tak? Ile z tych worków może polecieć? Po 10 tysięcy to też nie jest źle, też jest naprawdę fajnie. Jeśli chodzi o taki mnożniczek tutaj. Nie będę czekał. O, i tu są właśnie jeszcze te. Za pieniądze, jest jeszcze maszyna. Would you like to buy a random potion? Jest, 25 tysięcy. A to są jakieś lepsze, czy to są tylko podstawowe potki? Muszę zobaczyć. Tylko podstawowe na razie potki. No dobra, niech... A nie chwila! Miałem większego. Plus 50% luck when rolling. Dobra, póki co moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie tego odcinka. Jeśli wam się podobał, to oczywiście stawcie łapkę w górę i napiszcie, czy chcielibyście kolejne, a póki co trzymajcie się, po do usłyszenia. No i cześć.